Cześć, nazywam się Monika, jestem magistrem biologii człowieka i specjalizuję się w antropologii sądowej. Prowadzę bloga Antropogik i podcast Antropologicznie Mówiąc, gdzie staram się pokazać Wam antropologię i nauki sądowe w przystępny sposób z nawiązaniami do popkultury. A dzisiaj chciałabym pokazać Wam, jak media kreują wizerunek antropologa sądowego i wszystkich przedstawicieli nauk sądowych, i pokazać Wam, jak to wygląda w praktyce, a to wszystko analizując pierwszy odcinek serialu Kości. Więc jeśli macie ochotę, zostańcie ze mną i zaczynamy. Jesteśmy się kulturalnie. Czyli źle. Dlaczego pan nas śledzi? Napad, ochrona! Kto zarządza tym lotniskiem? Dowam mu! Odsunąć się! On mnie napadł! Jestem agentem. Proszę pokazać torbę. O to chodzi? Dobra, i to jest pierwszy moment, na którym chciałam się zatrzymać. No, przede wszystkim tak się nie przewozi ludzkich szczątków. Już pominę kwestie formalne, bo do nich przejdę za chwilę, ale przede wszystkim, no, najpierw ona rzuciła tą torbą, potem rzucił tą torbą jeszcze agent, który ją próbował zatrzymać. No, przecież to się mogło wszystko roztrzaskać. Przede wszystkim to jest brak szacunku dla szczątków, a poza tym, no, to pod względami formalnymi to się ma nijak do rzeczywistości. Jeszcze na chwilkę te kwestie formalne odłóżmy, bo powiem o nich na końcu. Natomiast zastanawiam się, jak ona przeszła przez bramki na lotnisku. Po drugie, no to jak ona z tym weszła do samolotu, mam na myśli jak przeszła przez odprawę, no bo powinni byli sprawdzić ten bagaż przed odlotem i po odlocie, czyli albo nie powinni w ogóle z tej Gwatemali wypuścić, albo nie powinni, ona nie powinna w ogóle wyjść z odprawy w Stanach Zjednoczonych, nie? A druga kwestia to jest taka, jak ona z tym fizycznie podróżowała, no bo wsadziła to do miejsca, w którym wkłada się walizki. No przecież to czaszka może się rozwalić, bo te walizki mogą się przesuwać chyba, nie? A w nogach, pod nogami, to też mało bezpieczne, bo gdyby się zdarzyło, nie wiem, jakieś turbulencje, cokolwiek, a tak wieś to na kolanach, lecić z tym na kolanach przez kilka godzin, no to też mało komfortowa sytuacja. Tym bardziej, że okej, ta czaszka akurat nie ma na sobie zbyt wielu tkanek miękkich, no ale jakieś tam ma, już wyschnięte, natomiast dalej mogą wydzielać jakiś zapach, no. Ja nie jestem do końca przekonana, żeby to tak wozić. A kwestie formalne to jest jeszcze w ogóle zupełnie inna sprawa, no bo przecież jeżeli przewozimy jakiekolwiek szczątki, no to musimy mieć odpowiednie dokumenty i zezwolenie na to, żeby je w ogóle przewozić. No tak na przykład, jeżeli przewozimy czaszkę, żeby do wykonania rekonstrukcji, do identyfikacji, no to powinniśmy mieć zezwolenie na transport szczątków od na przykład prokuratora, tak? A jeżeli przewozimy szczątki, które należą do muzeum, czy tam są w zbiorach uczelnianych, no to powinniśmy mieć zaświadczenie z odpowiedniego, od odpowiedniej osoby, tak? Czyli nie wiem, od dziekana, od kierownika katedry, czy od kustosza muzeum. Więc jak ona bez zupełnie żadnego zaświadczenia przewoziła te szczątki, przecież to jest nielegalne. Zatrzymaj się. Idę do domu. Darujmy sobie wstęp. Jesteś protekcjonalny. Nie ja przypominam co 5 minut, że mam doktorat. Mam doktorat, a ja mam odznakę i pistolet. Nie jesteś jedynym biegłym antropologiem w mieście. Jestem. Najbliższy mieszka w Montrealu. Mówisz po francusku? Tak. Ona być może jest jedynym antropologiem sądowym w swoim mieście. Nas jest niewielu. Czego oczekujesz? Pełnego udziału w sprawie. Zgoda? Nie tylko praca w laboratorium. Wszystko. Mam na... Tutaj warto poruszyć jeszcze jedną kwestię. Tego, kto faktycznie prowadzi śledztwo. My jako antropolodzy oczywiście badamy szczątki kostne, uczestniczymy w analizie antropologicznej, przeprowadzamy eksperymenty procesowe, jeśli to jest konieczne, bo to jest jeszcze cała kwestia identyfikacji osób żywych. Natomiast to nie jest tak, że prowadzimy śledztwo. Śledztwo prowadzi policja i wyznaczone tego organy ścigania, tak? Natomiast my im pomagamy tylko dostarczając odpowiednich materiałów, tak? Dowodowych bądź też na podstawie materiałów dowodowych tworzymy materiały porównawcze i analizujemy je.
To już wszystko zależy od specyfiki sprawy, ale nie biegamy z bronią i nie, to nie jest nasze zadanie. Cześć, Zak. Pasuje do Ciebie ten styl bojowniczki ruchu ekologicznego. Jesteś pełna zapału. Pamiętasz mojego asystenta Zaka Erego? Jak było w Gwatemali? Dużo ciał odkopaliście? Zgłębiłeś temat uderzeń maczetą? Pobierz próbkę wody i zmierz temperaturę w stawie. Robisz. W Gwatemali faktycznie były prowadzone badania ekshumacyjne, ponieważ doszło tam do ludobójstwa na skutek wojny domowej, która trwała od 1960 do 1996, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię pobierania próbek, to tak, jak najbardziej jest to poprawne. Należy z takiego miejsca, kiedy mamy zbiornik wodny i szczątki, które są ujawnione w wodzie, należałoby pobrać oczywiście próbkę wody, próbkę gleby. To jest jak najbardziej poprawne. Młoda kobieta między 18 a 22, około 1,60 m, rasa nieznana, drobnej budowy. Grała w tenisa. Analiza antropologiczna szczątków kostnych jest tutaj jak najbardziej poprawna. Faktycznie możemy określić wiek i płeć tylko na podstawie szkieletu postkranialnego. Na przykład możemy określić płeć na podstawie miednicy. Możemy zobaczyć, jak wygląda kąt podłonowy. Możemy zobaczyć, jak wygląda wcięcie kulszowe większe, które będzie takie głębsze i bardziej w kształcie kąta ostrego, na przykład u mężczyzna, będzie szersze i bardziej w kształcie kąta rozwartego u kobiet. Możemy zobaczyć, jak wygląda powierzchnia uchowata. Możemy sprawdzić, jaki ogólny jest kształt miednicy, tak? Czy ona jest raczej długa i wąska, czy raczej szeroka i krótka. Możemy też zobaczyć, jaki jest kształt otworu zasłoniowego, który jest trójkątny u kobiet, a owalny u mężczyzn. Wiek możemy określić na przykład na podstawie spojenia łonowego i tego, jak jest ukształtowana jego powierzchnia, czy na przykład na podstawie końców mostkowych żeber. I na tej podstawie określić, jaki jest wiek osoby zmarłej. Musimy jednak pamiętać, że im większą liczbę metod wykorzystamy do określenia wieku czy płci, no tym bardziej to będzie dokładne, tak? Natomiast jeżeli chodzi o kwestię pochodzenia etnicznego, no to tutaj faktycznie będzie to praktycznie niemożliwe bez czaszki, bo większość markerów, które mówią nam o tym, skąd jest dana osoba, będzie faktycznie widocznych na czaszce. Przy moczygębie nie rozmawia się o alkoholu. Nie mogę balansować między fikcją a rzeczywistością. Zapomnijmy o książce. Ofiara trzymała w ręku coś z celulozy. Papier? Możliwe. W czaszkę wbite są mikroskopijne ziarenka. Sprawdź, co to jest. Usuń pozostałą tkankę. Ja oczyszczę fragmenty czaszki. Angela odtworzy twarz ofiary. Dobra. Wolę holografy. Nie śmierdzą. Zak, nie lubię, kiedy o szczątkach mówisz moczy gęba albo chrupek. Wiem. Tu mamy kwestię odpowiedniego traktowania zwłok i szczątków ludzkich. Oczywiście, kiedy pracujemy w zespole przy ekshumacjach, analizie antropologicznej sekcji zwłok, no to oczywiście rozmawiamy ze sobą, no bo trudno jest nie rozmawiać i nie próbować rozładować tej atmosfery, kiedy jest się w grupie. Natomiast nigdy w życiu nie traktujemy zwłok czy szczątków ludzkich bez szacunku. Zawsze traktujemy je z szacunkiem, to są ludzie, którzy zmarli, ale nadal należy im się szacunek. No tak, składanie czaszki, sklejanie czaszki to jest tak naprawdę jedno z najbardziej żmudnych zadań, jakie można wykonywać. Faktycznie, trwa to długo i tak, używamy kleju, używamy takiego kleju jak mniej więcej do porcelany. No to jest wyzwanie. To jest trochę jak układanie puzli 3D. Przynajmniej ja mam taką metodę, że najpierw układam te kawałki, które ewidentnie widzę, że do siebie, w sensie jestem w stanie rozpoznać i do siebie pasują. Ale składanie czaszek wymaga też ogromnej wiedzy anatomicznej, ponieważ
Tu konieczne jest, żeby wiedzieć, jak zbudowane są niektóre kości, zwłaszcza jeżeli one są tak rozdrobnione, jak tutaj na nagraniu. Trochę inaczej wyglądają kości pozyliczne, inaczej wygląda kość skroniowa, inaczej wyglądają kości ciemieniowe. No tutaj, mimo ogromnej wiedzy anatomicznej, trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości i robić to bardzo powoli i skrupulatnie. Brennan otworzyła czaszkę i markery tkankowe. Czaszka jest bardzo uszkodzona, ale większość kości policzkowych, łuku nosowego i potylicy wskazują na Afroamerykanów. Oto nasza ofiara. Całkiem fajne. Wprowadź do programu cechy rasy białej. Pokaż mu latkę. Jeżeli chodzi o kwestię wykonywania rekonstrukcji przeżyciowego wyglądu twarzy na podstawie czaszki, jest tak, faktycznie jest to możliwe. Wykonuje się też rekonstrukcje komputerowe, tak jak tutaj, chociaż nigdy nie widziałam aż tak pięknych hologramów. Zwykle wygląda to troszkę inaczej. Natomiast niezależnie od tego, czy wykonujemy rekonstrukcję metodami manualnymi, czy to jest rekonstrukcja 2D, czyli narysowane zdjęcie, czy też wykonane w komputerze, czy to jest rekonstrukcja 3D, niezależnie od tego, czy rzeźbimy, faktycznie rzeźbimy, czy robimy to metodą komputerową, no to to wymaga nie tylko wiedzy anatomicznej, ale też no, pewnych zdolności plastycznych. Hodgins ustalił, że ziarenka wbite w czaszkę kleo to piłki stali, prawdopodobnie z młota, a także cement i ziemia okrzemkowa. Tutaj Brennan mówi o okrzemkach. Okrzemki to są takie jednokomórkowe glony, które faktycznie mogą pomóc w identyfikacji. No, w tym przypadku tutaj chodziło o kwestię filtrów do akwarium, natomiast okrzemki generalnie mogą pomóc. Mogą nam pomóc określić przede wszystkim, czy doszło do utonięcia, czy na przykład osoba, której ciało znaleźliśmy, została wrzucona do zbiornika wodnego martwa. Możemy też określić, czy zbiornik wodny, w którym ujawniono zwłoki, był faktycznie miejscem, w którym ciało zostało utopione na przykład. Bo to też jest dość istotna kwestia. Żeby sprawdzić, czy doszło faktycznie do utopienia, czy osoba została wrzucona już martwa do zbiornika wodnego, trzeba po prostu sprawdzić, czy okrzemki są w narządach wewnętrznych. Okrzemki dostają się do narządów wewnętrznych przez krew, a dokładnie to wygląda tak, że połykamy okrzemki z wodą, kiedy się topimy, a następnie z płuc, z krwią są transportowane do innych narządów. W skrócie niepokój, przygnębienie i mdłości. Idź na zwolnienie. Mówi o Cleo-Eller. Zażywała lorazepam, chloriadepoksyd i meklizenę. Szybko dostali te wyniki toksykologii. Naprawdę. Normalnie na wyniki badań czeka się dość długo. To wszystko oczywiście zależy od tego, jakie badanie przeprowadzamy, ale czasami na takie badania czeka się nawet do 50 dni. Była w ciąży. Można to poznać po szkielecie? Znaleźliśmy kości płodu. Pytanie, który z panów jest ojcem? Poddadzą się panowie testom DNA? Radzę ci, żebyś rozmawiał na ten temat w obecności adwokata. Co pani robi? Ślina z gumy do rzucia to doskonałe źródło DNA. Porównam je z DNA płodu. Ja mam naprawdę duże obiekcje co do tego, jak ona pobrała ten materiał do analizy porównawczej DNA. Już pomijam nawet kwestię zgody i tego, czy z gumy faktycznie da się wyciągnąć materiał genetyczny do analizy porównawczej, bo tego nie wiem. Może ktoś z was wie i mi powie. Nigdy się tym nie interesowałam. Natomiast no, ta guma została wyjęta z kosza na śmieci, w którym no już coś było, mogła być tam inna guma do rzucia, nie wiem, no cokolwiek. Więc to DNA już można uznać za zdekontaminowane. Także, no nie bardzo. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że podobała Wam się analiza pierwszego odcinka serialu Kości i dowiedzieliście się trochę nowych rzeczy na temat antropologii sądowej. Dajcie kciuka w górę, jeśli macie ochotę na kolejne takie filmiki i do zobaczenia na blogu, w podcaście, a może tutaj na YouTubie. Cześć! Femur, nie liczka bli.